Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Dzisiaj pokażę wam, w jaki sposób najlepiej przygotować się do The Crew Motorfest, czyli jak najszybciej zdobyć kasę w The Crew 2, kupić nowe samochody, które z kolei będziesz mógł przenieść do The Crew Motorfest. Najpierw pobierzcie sobie program, który nazywa się Tiny Task. Macie link w opisie tego filmu. Pobierzcie go sobie, odpalcie i zostawcie. Potem przejdźcie sobie do gry, ustawcie grę w trybie okienkowym, ustawcie sobie jakąkolwiek rozdzielczość chcecie. Możecie sobie ustawienia obrazu ustawić na najniższe. The Crew zresztą nie ma znaczenia, jakie ustawienia graficzne wybierzecie, ta gra wygląda tak samo na każdych ustawieniach. I jak już jesteście sobie w grze, przejdźcie sobie do profilu, zobaczcie sobie punkty ikony. I teraz, w zależności od tego, który poziom ikony macie, będziecie mieli do przepisania więcej punktów, które są tutaj. Zobaczcie, zresetuję sobie i możecie je sobie przydzielić do bogacza. Bogacz to jest nic innego jak zwiększenie ilości zdobywanych baksów o 10% na przykład. Teraz mamy 10%, dlatego że przydzieliłem sobie 105 punktów. I my dzisiaj będziemy zdobywać punkty ikony tak, żebyś miał jak najwięcej tych punktów do przydzielenia do bogacza. Ja już sobie wymaksowałem poziom, grałem od 2018 roku i udało mi się zdobyć 1300 ikonę, więc dużo brakowało mi do wymaksowania, ale dzięki sposobowi, który wam pokażę teraz, będziecie mogli zrobić to równie szybko co ja. Miejcie na uwadze, że jest to glitch i robicie to na własną odpowiedzialność. Dobrze, przechodzicie sobie do wyścigu w społeczności, wybieracie sobie zaawansowane filtry, wybieracie sobie długość i wybieracie sobie najkrótszy wyścig, jaki jest tutaj dostępny. I teraz wybierzcie sobie obojętnie, który wyścig tutaj jest, tu są akurat jakieś trzy. Wybierzcie sobie na przykład ten pierwszy, który jest pierwszy z brzegu, weźcie jakiekolwiek hiperauto i po prostu przejedźcie ten wyścig. Naciśnijcie sobie gaz na padzie, cyk. Gotowe, wyścig przejechany. Robimy go w mniej jak sekundę, to jest ważne, żeby go zrobić w mniej jak sekundę. Wystarczy po prostu nacisnąć gaz. Dostaliśmy kupę kasy za to. I teraz wychodzi nam z wyścigu, ale zobaczcie, przed chwilą miałem 9000 ikonę, a teraz mam ikonę 2, czyli nasz glitch zaczął działać. Jest on bardzo prosty, ale uważajcie, bo trzeba wykonywać wszystko po kroku, żeby to miało ręce i nogi. I teraz wchodzimy sobie w punkty ikony i zobaczcie, mamy pierdyliard tych punktów do wykorzystania, prawda? Bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie przydzielamy tych wszystkich punktów do zwiększania gotówki, tylko przydzielamy te punkty do popularnego i naciskamy na padzie nasz trigger, który zwiększa nam o 5 tych punktów przydzielonych, prawda? I teraz możecie tych punktów tutaj przydzielić ogromną ilość, ale uwaga, jest to mega czasochłonne. I teraz wróćmy sobie do naszego programu, który nazywa się Tiny Task. On robi nic innego jak klikanie za nas. Więc co musicie zrobić? A, teraz bardzo ważna sprawa jeszcze. Jak wychodzicie sobie z tego menu, gdzie macie punkty ikony, nie możecie nacisnąć tego klawisza powrotu, tak? Bo was wywali z gry. Musicie sobie wejść na mapkę w ten sposób, bo inaczej wam się gra rozłączy i glitch przestanie działać. Jak wyjdziecie sobie w ten sposób, nic się nie stanie, możecie sobie wrócić na mapę z kolei przyciskiem B i będzie ok. Tylko z tamtego menu nie wychodźcie w ten sposób. Ok. Potem po menu możesz się już poruszać całkowicie swobodnie, ale znowu jak wejdziesz w tego pilota i będziesz chciał wyjść przyciskiem B, nie rób tego, bo cię wywali z gry. Dobrze, teraz przejdźmy sobie na chwilę do ustawienia klawiatury. Sterowanie ogólne i zjedźmy sobie tutaj na dół. I tutaj mamy prawy spust. Przypiszcie sobie jakikolwiek klawisz wam pasuje, ja sobie przypisałem przycisk K, po prostu naciskamy, przypisz, przycisk, czy tam klawisz K, cofamy i teraz przechodzimy do naszego programu i tutaj mamy nagrywanie i play. I teraz przechodzimy sobie tutaj do ustawień, naciskamy custom speed 8 razy i naciskamy continuous playback. I teraz przechodzimy sobie jeszcze tutaj w playback hotkey i wybieramy sobie F8. I tyle. Teraz
klikamy tutaj przycisk REC. W momencie, kiedy przycisk REC naciśniesz, maszujesz klawisz K ile wlezie, przestaje maszować. No i w tym momencie mamy już nagrane makro. Wcześniej sobie tam wybraliśmy, że F8 zaczyna nam się to makro odpalać. I teraz wchodzimy sobie w pilota, wchodzimy sobie w punkty ikony, wybieramy sobie popularny, najeżdżamy na to myszką i naciskamy magiczne F8. I teraz punkty automatycznie właściwie będą nam się przydzielać i wystarczy tylko poczekać. Ja czekałem 32 godziny, serio, nie pomyliłem się, 32 godziny, zostawiłem sobie grę odpaloną na laptopku, najniższe detale, w okieneczku, 32 godziny, w 32 godziny nabiło mi się, uwaga, 800 000% więcej do zdobywanych fanów. Tutaj mamy teraz, zobaczcie sobie, podjadę myszką, teraz mamy 399%, czyli prawie 400% mamy więcej fanów za każdy jakiś tam trik, a ja miałem 800 000% więcej tutaj, ale komputer musiałem zostawić włączony przez 32 godziny, także sporo. To działa nam bardzo ładnie, ten programik oczywiście wam podlinkuję, możecie sobie go odpalać, pauzować, kiedy chcecie. Możecie też go wykorzystać, jak już będziecie mieli wysoki poziom, to możecie sobie go wykorzystać do przydzielania tych punktów, to trwa bardzo długo, nie? Zobaczcie, o ile szybciej można sobie przydzielać. Cyk, 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 cyk. To jest wbrew pozorom bardzo męczące. Jest. Dobra. I teraz sobie to pauzujemy. I znowu, jesteście w tym menu, nie naciskacie jakby cofania, tylko wybieracie sobie przycisk, który przenosi was na mapę. Bo inaczej, jak tego nie zrobicie, to wywali was z gry. Nie możecie wziąć udziału w żadnym wyścigu. Jedyne co musicie zrobić, to musicie zdobyć i zdobywać jak najwięcej punktów w jeździe dowolnej w taki sposób, żeby zdobywać jak największą ilość fanów, żeby zdobyć jak najwyższy poziom. Jak jesteście sobie tutaj, jeszcze raz wam pokażę, zobaczcie sobie, jesteśmy w Dolinie Śmierci, tutaj jest taka monster truckowa arena. Dolina Śmierci, Monster Truck, wybierzcie sobie to. I teraz przejdźcie sobie do waszych monsterów. Można też to robić motocyklami tak w ogóle, ale monstery są takie chyba najprostsze do robienia tych trików, a trochę ich narobicie. Wchodzimy sobie w pojazdy, wybieramy filtry, dyscyplina, wybieramy Monster Truck. I teraz przechodzimy sobie do części. Jeśli macie te złote części z boostami, polecam wam wybrać sobie te części z takim magnesem. Tutaj jest taki magnes, to jest ulubieniec tłumów. Wybierzcie sobie takie części, podwoją wam ilość fanów jeszcze zdobytą. Czyli, mówiąc w skrócie, działanie tego glitcha zostanie jeszcze zdwojone przez tego ulubieńca tłumów. To jest taki, taka perka do tych części. Ja mam tu teraz to nieaktywną, ale mam tutaj też takie fajne afiksy, to się nazywają afiksy do tych części, które zwiększają mi szybkość obrotu w powietrzu dla tego pojazdu i zwiększają wynik o 10% w zawodach Monster Truck. Ja nie wiem, czy to działa akurat w jeździe dowolnej, ale nieważne. No, mam tutaj ulepszone nitro akurat, jest dwukrotnie dłuższe, ale to nie jest najlepszy skill do robienia tego glitcha, no ale nie przeszkodziło mi to specjalnie w tym, żeby zdobyć bardzo wysoki poziom. Więc nie musicie tego mieć. Ważne jest to, żebyście mieli minimalnie ikonę 7 do wykonania tego glitcha. Więc musicie sobie trochę tam pogrindować, żeby tą 7 ikonę zdobyć. I teraz nic prostszego, jedziecie sobie tutaj na rampkę, już macie zboostowaną tą ilość fanów, tak? Teraz włączyłem mało tych fanów. Jedziecie sobie tutaj cyk i robicie różne salta, pyk. I jak macie tam duży ten mnożnik procentowy nabity, to tych fanów będziecie zdobywać mega, mega, mega dużo. Na przykład w pewnym momencie, jak już miałem nabite te 800 000%, to przejechanie w ten sposób przez rampkę dawało mi 600 000 fanów. Tak? Czyli bardzo dużo. I poziomy nabijały się tak... 10 milionów fanów zdobywałem za jednym combo. 10 milionów fanów, co dawało mi jakieś 100 000 do ikony, tak? Czy nie, 100 do ikony, nie 100 tysięcy, 100 do ikony mi dawało. I dzięki temu szybko sobie wyrobiłem ten poziom. I potem jak już sobie ten poziom nabijecie, to wyłączacie grę. Możecie w sumie bardzo prosto ją wyłączyć. Wchodzicie sobie w pilota, w punkty ikony i naciskacie B.
i wtedy was wywala z gry. Przelogujecie się z powrotem, jeśli przypadkowo podczas wykonywania tego glitcha nacisnęliście sobie B i was w ten sposób wywaliło jak mnie teraz, no to musicie sobie odpalić grę od nowa. Nie, to jest taki minus. Ale odpalicie sobie grę od nowa i tego glitcha możecie robić. On już działa od miesięcy, z tego co się orientowałem, nikt nie dostał za niego bana i dalej ludzie z niego korzystają. Podczas robienia tego glitcha spotkałem masę ludzi, którzy robili to koło mnie i nie było z tym absolutnie żadnego problemu. Przechodzimy sobie do profilu, przechodzimy sobie do punktów ikony. No i zobaczcie, jak już sobie wymaksujecie tą ikonę do 9000 jak ja, to będziecie mieli do przydzielenia, no tak gdzieś chyba 3333 dokładnie będziecie mieli maksymalnie, jeśli będziecie mieli ikonę 9999, to wtedy będziecie mogli 3333 punkty przydzielić sobie do którejś z tych perek, nie? No i wiadomo, że teraz nam chodzi o kasę, więc znowu naciskam sobie F8 i mi się te punkty automatycznie przydzielają. No i jak się przydzielą, będę mógł sobie zrobić jakikolwiek wyścig. Najlepiej robić chyba Nowy Jork, bo tam przejeżdżacie sobie niecałe pół godzinki, sobie przejeżdżacie jakimś szybkim samochodem. I w moim przypadku zdobyłem sobie 500 000. Bardzo szybko, bo normalnie bez tego dostajecie tak gdzieś chyba 300 000, nie? Kasy, a tutaj 500 000. Także jest to ogromna różnica. No i daje nam potem możliwości zakupowe do różnych samochodów, które będziemy mogli sobie przenieść do Dekru Motorfest. I to jest w tym najistotniejsze. Warto sobie gdzieś w internecie też znaleźć taką listę. Ja tak, nie udało mi się takiej znaleźć, ale taką listę, która pokazywałaby, które samochody z Dekru 2, które można sobie kupić, będzie można przenieść do Dekru Motorfest, bo nie wszystkie będzie można przenieść. I dokładnie te samochody, które będzie można przenieść, kupować. Nie tracić kasy na kupowanie samochodów, których nie da rady się przenieść do Dekru Motorfest. No bo Dekru 2 już jest chyba takie trochę skończone, ale no, ta opcja przeniesienia pojazdów jest naprawdę bardzo fajna i fajnie by było sobie zacząć Dekru Motorfest od jakichś super szybkich furek. No taki dobry start, nie? Więc tutaj macie glitcha, którego możecie wykorzystać. Używacie go oczywiście na własną odpowiedzialność, przestrzegam. Postępujcie według moich wskazówek. Link do programu klikającego macie w opisie. Jest on mega, mega fajny, prosty i działa zajebiście. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!